jak zwykle w fazie pucharowej UEFA Champions League, a dziś już z pewnością piłkarskich emocji nie zabraknie. Zapraszamy na transmisję meczu. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Sędzia za chwilę da sygnał do rozpoczęcia pierwszego meczu 1/8 finału UEFA Champions League. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Oczywiście faworytem tego dwumeczu jest PSG, ale czy jest to faworyt murowany? Tego nie jestem wcale taki pewny. Na tym etapie w UEFA Champions League nie ma słabe uszy i żaden rywal nie przestraszy się marki jednej z lepszych drużyn Europy, wartej fortunę. Messi. PSG już bez piłki. Wracamy do rozgrywek Ligi Mistrzów. To już 1/8 finału, 16 drużyn, wśród których rzecz jasna nie zabrakło Paris Saint-Germain. Są oni już właściwie etatowym uczestnikiem najpierw fazy grupowej, a następnie pucharowej UEFA Champions League. Myślę, że w tym roku to będzie więcej niż tylko odhaczenie udziału na tym etapie. Z tym potencjałem stać ich co najmniej na półfinał. Przed tym meczem media wybitnie dużo miejsca poświęciły Sergio Ramosowi. Nie powinno to dziwić. Wygląda na to, że po sezonie pożegna się z zawodowym futbolem, przynajmniej w roli piłkarza. Trudno w to... Messi! I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. Prowadzi zespół PSG. Rywalom będzie trudno to odrobić. Freuler. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie. Zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Rzuca piłkę przed bramkę. Czujnie teraz wyłapuje dośrodkowanie z rogu. Messi. Leo Messi. Gini Wijnaldum. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. W pole karne, głęboko teraz. I już nic z tego rożnego nie będzie. Hakimi. Dośrodkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Nie udało się utrzymać przy piłce.
Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Zablokowany ten strzał. Paredes. Wijnaldum. Neymar. Mija obronę tym podaniem. Dostał znakomite podanie. Co teraz zrobi? Jest! Gol! Duvan Zapata! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Ale trzeba przyznać, że niewiele brakowało, żeby strzelec to zmarnował. Tym razem szczęście sprzyjało. Piłka w siatce. Zanosiło się na wyrównanie, ale to nie znaczy, że menedżer ma się z tego cieszyć. Mamy remis. 1-1. Gini Wijnaldum. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. A zatem korner dla Paryżan. Czy stały fragment gry da im prowadzenie? Leo Messi z rzutu rożnego. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Będzie miał okazję do wrzutki. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Ruszamy po przerwie. Przed nami druga połowa meczu 1/8 finału UEFA Champions League. Leandro Paredes. Kylian Mbappé. Mbappé. Wijnaldum. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. I tyle było z posiadania piłki. To może być prawdziwa transferowa bomba. Bramkarz się rzucił, wyciągnął jak struna. Nie ma gola, dalej mamy remis. Trener wyraźnie zawiedziony, w pełni go rozumiem. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. To Messiego. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Mogą tu teraz groźnie skontrować. No i nic z tej kontry nie będzie. Dobrze obroniony strzał. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Dentro con il numero 24 Dino Kerrer.
Na 11 metr z rogu. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Przypomnijmy, że niedługo będziemy świadkami bardzo ciekawego spotkania w Ligue 1. Ale popatrzmy, bo mają okazję. I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak! I mamy nowego gracza PSG na boisku. Centra w pole karne. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. I widzimy chorągiewkę w górze. Minimalny teraz był ten spalony. Tomku, niewiele zabrakło, ale warto podkreślić czujność na linii. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Messi. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Obronił, ale piłka w grze. Błąd i strata może być bardzo kosztowna. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Leo Messi z rzutu rożnego. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Aleksiej Mirańczuk. Wysoki pressing. Drużyna robi naprawdę wiele, by odzyskać piłkę. Messi. Atak piłkarzy PSG. Może być niebezpiecznie. I Barella! Bramka! Gol i znowu wychodzą na prowadzenie! Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało spargować. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawo za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Aleksiej Mirańczuk. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Simons. Messi. Bez trudu radzi sobie z rywalem. PSG gra dalej. Sędzia zastosował korzyść. Leandro Paredes. I mamy podanie do Neymara. Podanie do Messiego. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Czekali, czekali i doczekali się. Widać teraz na powtórce, że warto było cierpliwie budować tę akcję. A Messi strzelił tuż przy bliższym słupku, poza zasięgiem rąk bramkarza. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Więc mamy 3-1. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry.
Paris Saint-Germain zacznie z autu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Marquinhos. Leo Messi. Gini Wijnaldum. Przytrzymują teraz piłkę na własnej połowie. Dla nich ten mecz mógłby już się skończyć. Zrobili, co do nich należało. Teraz już tylko czekają na gwizdek. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Simons. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. I Neymar! Ale strzał zablokowany. Jest więc koniec meczu. Miejscowi kibice opuszczają już trybuny z poczuciem pewnego rozczarowania, ale to zrozumiałe. Ich ekipa zaczyna dwumecz od porażki. W rewanżu będzie trzeba odrabiać straty. Strona przyjezdna z kolei ma wszelkie powody do zadowolenia. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No i nic z tej kontry nie będzie. Dobrze obroniony strzał.